Witajcie moi kochani, zapraszam Was dzisiaj na nowy odcinek ze zdrabkami. Tym razem będą to zdrabki inne, ponieważ mam, słuchajcie, zdrabki z Anglii, także będzie się działo coś nowego, coś ciekawego. Ja się bardzo cieszę i nie mogę się doczekać zdrapywania, także jeżeli trzymacie za mnie kciuki, kliknijcie w tym momencie kciuk w górę pod tym filmem. Także co? Zapraszam do oglądania, łapka w górę i oglądamy! A więc moi kochani, oto dzisiejsze zdrabki. Muszę powiedzieć, że zdrabki brytyjskie są bardzo ładne. Ładne są, nie są takie brzydkie jak francuskie. Mam nadzieję, że przyniosą wygraną. Są dwie zdrabki za 5 funtów, jedna zdrabka za 3 funty i raz, dwa, 3, 4, 5 zdrapek po funcie, czyli łącznie mamy 18 funtów, więc może przejdźmy od tych zdrapek, zacznijmy po funciku, więc mamy tutaj takie zdrapki Merry Christmas, jak widzicie są 3 zielone, 1 czerwona, przybliżę troszeczkę i powiem Wam o co tutaj chodzi, więc zacznijmy może od zielonej tej z bałwankiem. Zdrabka polega na tym, że musimy znaleźć 3 takie same kwoty i wtedy ją wygrywamy, albo znaleźć prezencik i wygrywamy wtedy 5 funtów, także i zdrapujemy, słuchajcie, co mamy na początku? Aha, tu jest jakiś wzorek, więc chyba tutaj nie oznacza wygranej nic. Aha, dobra, słuchajcie, funtem dzisiaj zdrapuję, jak coś, jakbyście się pytali, także zaczynamy. Pierwsza kwota 40 funtów, następna 200 funtów, 40 funtów, 2 funty, 2 funty, o, 2 funty, to wygrałam 2 funty, widzę, super. Czy jeszcze coś będzie do wygrania? Chyba tyle, ale zdrapię do końca i zaraz to przyczajmy, ale w ogóle jak się fajnie lajtowo zdrapuje. Dobra, więc tak, jest 40, 10, 10, tu jest 2, 2, 2, czyli 2 funty wygrane, tak. 2 funty, nic więcej nie mamy, tu nic więcej się nie da zdrapać, także tutaj w ogóle fajnie można sobie podpisać jako prezent świąteczny. Także pierwsza nasza wygrana to 2 funciki. Kolejna zdrapka świąteczna, również na tym samym to polega, także zdrapujemy sobie tutaj pole. Pole czerwone. 5000 funtów pierwsza kwota, kolejna jest 20 funtów, następnie 2 funty, 200 funtów, 2 funty, 10 funtów, 10, 2, ok, więc chyba znowu wygram 2 funciki, zaraz sprawdźmy. No jak na razie jestem bardzo zadowolona z tych zdrapek, więc tak, 5022, 2, 2, jest, tak. Czyli 2 funty wygrane, bardzo fajnie. Już mamy w takim razie 4 funty wygrane. Kolejna zdrapka, również taka sama, także nie gadamy, przechodzimy do zdrapywania. 10 funtów, 100 funtów, 2 funty. Kolejny rządek, 5 funtów, 20, 200 funtów, 40 funtów, 5, 20 i 200. Więc teraz tak, piątka jest 2 razy. 200 jest 2 razy, więc jakby tutaj nic nie wygraliśmy. I ostatnia zdrabka z tej serii. Zobaczymy, czy przyniesie nam szczęście. Więc pierwszy rządek to funt, 200 funtów, 5 funtów, 100 funtów, 100 funtów, 2 funty, 45 funtów i 200. Ok, sprawdzamy. 1, 100, 40, 200, 200, 100, 2 razy, 2 razy, 200, 5, 2 razy, czyli tutaj też nie wygraliśmy. Przechodzimy do kolejnej zdrabki za funcika, czyli match 3 to win, czyli musimy znaleźć 3 takie same i tutaj nam się pokaże, co wygrywamy. Chyba tak. A nie, jeszcze jest tak, w bonusie musimy znaleźć diament, nie. Czyli tutaj 3 takie same kwoty, czyli tak standardowo jak we wszystkich zdrabkach. 100 funtów, 100 tysięcy funtów, 40 funtów, kolejna rubryka, 5 funtów, o, 5 tysięcy, 5 tysięcy, 20 funtów, 10, 20, 40, czyli tak, 10 jest raz, 20 jest 2 razy, 40 jest 2 razy, czyli nic nie wygraliśmy, ale możemy jeszcze tutaj znaleźć diament w bonusie i możemy również wygrać, więc zobaczymy. Niestety mamy walizkę i 10 funtów, czyli nie wygraliśmy. Chodźmy teraz do zdrabki za 5 funtów, to jest coś takiego w naszym stylu pensji. Już Wam mówię, o co tu chodzi, czyli tak, wygrywające liczby to są moje liczby, plus mamy jeszcze taki bonus, że jak znajdziemy worek z hajsem, to wygrywamy liczbę, a znaczy wygrywamy tą kwotę,
albo jeżeli znaleziemy symbol 2 funty, to wtedy się podwaja wygrana. Ok, więc zdrapujemy moje liczby. Zobaczymy, co tutaj mamy. 12, pierwsza liczba. Kolejna liczba to jest 4. Dalej mamy 10, 14 i 25. I teraz szukamy tych liczb po prostu tutaj. Więc pierwsza, 26. Oj, byliśmy 25, więc było blisko. A w 26 było do wygrania 50 tysięcy funtów. Dalej 22, 22 nie mamy. Kolejna liczba to jest 09 i 9 również nie mamy. Następnie 23, 23 też nie mamy. I kolejna liczba jest to 11 i 11 również nie mamy. Dalej idziemy z kolejnym rządkiem i patrzymy, co tutaj jest. 28, czyli 28 też nie ma. 02 nie mamy, 01 również nie ma, 07 też nie, ok, mam nadzieję, że dobrze widzicie, 19 nie mamy, 03 też nie, tak krąży, krąży wokół tego, widzicie, mamy czwórkę, tu trójkę się trafia i tak dalej, 16 też nie mamy, 21 również nie, 06 też nie ma i woreczek z funtem. Tak, i wygrywamy tą liczbę. Haha, zobaczcie, 10 funtów wygrałam, ale fajnie. Superowo. Ja Wam to przybliżę, żebyście zobaczyli, o co tu chodzi. O, mam nadzieję, że teraz dobrze widzicie. Chodzi tutaj o to, że znajdź symbol i wygraj przypisaną do niego kwotę, czyli 10 funtów. Grubo, gruba impreza. Lecimy teraz ze zdrabką kolejną, również za 5 funtów. Merry Millions. I tutaj mamy kilka gier, więc bardzo fajna sprawa, że jakby w jednej zdrabce jest kilka gier. W pierwszej musimy znaleźć, może to przybliżę, tutaj gdzie mamy te ciasteczka, pięknie. Musimy znaleźć czapkę Mikołaja i wtedy wygrywamy kwotę. Więc pierwsze to jest coś flake, czyli ta gwiazdka śnieżna. Co dalej mamy? Globus, lizaczek i domek, czyli nie wygraliśmy. Było tutaj do wygrania 25 tysięcy, 1000, 5000 i 40 funtów. Kolejna gra, druga, jest to takie coś innego, czyli tak, jeżeli mój prezent jest większy niż prezent ich, to ja wygrywam. To jest mój prezent. Mój prezent waży 6. Albo 6. Liczba. Waży, co ja mówię. Ok, więc moja jest mniejsza, czyli nie wygrywam. Jakbym miała większą liczbę, to wtedy wygrała i bym mogła wygrać 10 funtów. Więc dobra. Teraz dalej. 3. A oni mieli 4, czyli też nie wygrałam. Było do wygrania 20 funtów. I gra trzecia. Musimy znaleźć wygrywający symbol. Czyli tak. To są moje symbole, a to jest wygrywający. Musimy po prostu znaleźć gwiazdkę w tych główkach Mikołaja i wtedy wygrywamy. Ok, tak, metka mamy tutaj, drzewko, chojneczka. Dalej jest coś innego niż potrzebujemy i snowman. Czyli słuchajcie, nadal tu nie wygrywamy, ale mamy jeszcze jedną szansę. I ostatnia gra polega na tym, żeby znaleźć wygrywające numery. Tak, dobra. No to coś takiego podobnego. Tutaj mamy trójeczkę i musimy po prostu znaleźć trójkę i wtedy wygrywamy. Jest pierwsza, to jest 8, kolejna jest 9, następna jest 7 i 6, czyli ta zdrabka niestety nie przyniosła nam szczęścia. No i słuchajcie, jeszcze mamy ostatnią zdrabkę i jest to bingo. Już muszę Wam wytłumaczyć, o co tu chodzi, bo to jest takie trochę skomplikowane. Tutaj z tyłu są zasady i musimy tak znaleźć albo row, czyli w poziomo, albo kolumnę pionowo, albo po skosie, albo czwóreczki, cztery rogi. Musimy po prostu znaleźć w grze te cyfry i zobaczymy, jakie mamy tutaj numerki. 10, 20, 0, 9, 67. Może od razu po prostu zdrapujmy tutaj. Jest 10. Tutaj nie mamy. Dalej, czy jest 20? Jest. 10 jest. W kolejnej grze też szukamy. Jest 10. A 20 nie ma. Dalej mamy tutaj w grze czwartej 10 się znajduje.
i 20 również nie ma. Kolejne dwie moje liczby, jakie zdrapałam, to jest 0,9,67, więc szukamy. W pierwszej grze nie ma, w drugiej jest 67, w trzeciej będziemy mierzyli, 0,9 jest i 67 również jest. Gra czwarta, 0,9 od razu widzę. I 67 również. Więc zdrapujemy kolejne dwie liczby. Kolejne dwie to jest 49 i 06. Gra pierwsza, 49 mamy. Gra druga, jest 49, pięknie. W grze trzeciej nie mamy ani 49, ani 06. No i gra czwarta nam pozostała, 49 jest. A 06 niestety nie ma. Więc lecimy z następnymi numerkami. 63, 08. O, ósemka, moja szczęśliwa liczba. Mamy ósemkę. Jest 63. Kolejne dwie liczby. 41, 71. I lecimy. W grze pierwszej nie mamy. W grze drugiej jest 41. A 71 nie ma. W grze trzeciej mamy 41. 71 również jest, a w grze czwartej również mamy 41, a 71 nie ma. Kolejne dwie cyferki, 31, 12, więc 12 od razu widzę w grze pierwszej. W grze drugiej 12 mamy, 31 niestety nie, w grze trzeciej nie mamy nic, a w grze czwartej widzę już od razu 31 i 12 również mamy. Teraz lecimy z kolejnymi cyferkami. 45, 74. 45 jest w grze pierwszej. 74 niestety nie ma. W grze drugiej nie mamy nic. W grze trzeciej również nie ma. A w grze czwartej mamy 74. I kolejne dwie cyferki. 19 i 35. 19 mamy. 35 niestety nie. W grze drugiej również nie ma. A gra trzecia 19 jest. I w grze czwartej również nie mamy. Lecimy teraz z przedostatnimi cyferkami. 29 i 75. Tutaj 75 mi się rzuca w oczy. Nie wiem dlaczego, ale zacznijmy od gry pierwszej i szukajmy tutaj. 75 jest również. 29 mamy w grze drugiej. W grze trzeciej nie mamy i w grze czwartej również nie. I teraz dwie ostatnie moje cyferki może pozwolą mi coś wygrać. 55, 02. 02 mamy. W grze drugiej nie mamy, w grze trzeciej mamy 55, 02 jest w grze czwartej, a 55 nie ma. Przyznać się muszę, że byłam troszeczkę ślepa, bo zaraz przed chwilą po nagraniu sprawdziłam i tutaj kilka musiałam dodrapać liczb, ale w sumie nie dało mi to nic, bo jak widzicie to musi być albo cały poziomy rząd, albo pionowy, albo rogi, albo skos, czyli tak naprawdę możecie przyjrzeć się jeszcze raz. Nie wygrałam tutaj nic, ale poprzednie zdrapki wygrały. No kochani, muszę wam powiedzieć, że zagraniczne zdrapki jednak większe szczęście mi przynoszą, więc na 18 funtów wydanych 14 funtów wygrałam, także myślę, że to całkiem dobra sumka. Także mam nadzieję, że uda mi się jeszcze ogarnąć zdrapki z Anglii i że tą wygraną przeznaczę na kolejne zdrapki. Także jeżeli wam się podobał taki zdrapping zagraniczny, to poproszę o kciuka w górę i widzimy się w kolejnym odcinku Buziaczki. Pa, pa!